Mniam. Kaczmarzu, wódki! A ten to kto? Jak to się zaczyna, że taka muzyka powstaje? No oczywiście to się musi zacząć od pomysłu najpierw, no bo bez tego byśmy daleko nie zajechali. I zbudowania takiej ogólnej koncepcji, bo jeżeli mówimy o muzyce w takiej grze jak Wiedźmin 3, czyli grze bardzo dużej, bardzo złożonej, nieliniowej, z dużym naciskiem na fabułę i narrację i w sposób, w jaki tą narrację prowadzimy również przez muzykę, to ten pomysł na muzykę musi brać pod uwagę te wszystkie drobne elementy, które tak naprawdę decydują o tym, jak finalnie gracz tą grę po prostu będzie po premierze odbierał. Zaczyna się właśnie od skreślenia kilku zdań pod tytułem chcemy, żeby na przykład, nie wiem, muza była epicka, albo żeby była kameralna, albo ma być agresywna, albo delikatna, albo coś takiego. Potem tworzymy sobie taki katalog referencji, no bo w końcu tworzymy produkt popkulturowy, jakby nie patrzeć, więc też chcemy z tej popkultury szeroko pojętej czerpać pełnymi garściami i wykorzystać elementy, które uznajemy za atrakcyjne na swój sposób i jakoś oryginalnie je przetworzyć, czy stworzyć taką mieszankę, na którą jeszcze, mamy nadzieję, nikomu nie udało się wpaść. Następnym krokiem jest przygotowanie jakichś, powiedzmy, takich testowych utworów, które tą myśl przelaną na papier mają teraz przetłumaczyć na język muzyki. I to jest taki nasz pierwszy proof of concept, w którym tak naprawdę dochodzi do weryfikacji tego, czy te nasze pomysły w ogóle mają ręce i nogi. W momencie, kiedy okazuje się, że to jest fajne, zaczynamy szukać partnerów, z którymi możemy taką muzykę wykonać, dlatego że oczywiście żyjemy w fantastycznych czasach, kiedy przy pomocy komputera można zrobić bardzo, bardzo wiele rzeczy, ale muzyka jako taka jest takim nośnikiem emocjonalnym i jest taką formą sztuki, która wprost zależy od tego, ile człowiek wykonujący tę muzykę w siebie włoży po prostu, więc najlepsze skrypty, najlepsze sample na komputerze nie są w stanie nam zastąpić tego ludzkiego elementu. Nie inaczej było oczywiście przy Wiedźminie, stąd też w momencie, kiedy już wymyśliliśmy, że chcemy, żeby ta muzyka miała taki mocny folkowy koloryt, żeby ta w cudzysłów ujęta słowiańskość była tym jednym z takich głównych elementów wyróżniających. Zaczęliśmy rozglądać się po scenie folkowej polskiej, ale nie tylko też, bo zezowaliśmy w stronę sceny norweskiej, ukraińskiej, rosyjskiej, no praktycznie całego tego naszego tygla europejskiego. I wybraliśmy sobie jakichś potencjalnych kandydatów, których chcielibyśmy zaprosić do współpracy. Ile ich było? No to jest ile tak. Zostało? Ile zostało? Ile osób gra tam, ile zespołów słychać? Znaczy, najważniejszym oczywiście elementem i tym najbardziej też nośnym z perspektywy już tego, że minął nam rok od premiery ponad i ludzie zdążyli się z tą muzyką słuchać i też poznać tą muzykę, jest oczywiście zespół Percival. Zespół z Polski, który od 15 lat gra tak naprawdę folk metal, ale mają też, nazywają się Percival Schuttenbach, ale mają właśnie taki poboczny projekt, który jest takim projektem średniowiecznym, rekonstruktorskim, który ma na celu krzewienie tej słowiańskiej naszej mitologii i kultury. I dla nas to był strzał w dziesiątkę, dlatego że nie tylko to byli ludzie, którzy bardzo autentycznie grają i mają takie właśnie brzmienie, którego no nie okłamujmy się, no nie ma generalnie bardzo obecnego, czy w ogóle obecnego w szeroko pojętej tej kulturze anglosaskiej, w którą przecież my jako twórcy światowego produktu celujemy. Więc to był jeden fajny element, który nas ujął w nich, a drugi to że no to są właśnie metalowcy, więc a mnie z kolei bardzo zależało na tym, żeby ta muzyka w Wiedźminie miała ten pazur, była w określonych momentach agresywna, surowa, no i brutalna czasami wręcz. Więc to był pierwszy strzał i wyszło nam super. Drugim bardzo ważnym składnikiem tej całej palety folkowo-słowiańskiej jest Robert Jaworski, który jest bandliderem zespołu Żywiołak. Czyli to jest kolejny w zasadzie, można powiedzieć, człowiek-instytucja, bo to jest facet, który gra na liże korbowej, na fidlach renesansowych, na gęślach gdańskich, na lutni, śpiewa, gruluje i tam w ogóle jeszcze robi cudawianki. I jeżeli chodzi w zasadzie o polską scenę, to by było tyle. Mieliśmy jeszcze troszkę pomocy z zachodu,
Mój kolega po fachu, który tutaj, z którym komponowaliśmy muzykę wspólnie, Mikołaj Stroiński, po swojej stronie w Los Angeles na przykład rejestrował sesje nagraniowe z Amirem Jagmaj. To jest człowiek, który jest muzykiem sesyjnym, gra na bliskowschodnich instrumentach ludowych. No i to jest facet, którego można usłyszeć w prawie każdym Call of Duty, w Red Dead Redemption. Ponadto nagrywał bardzo wiele płyt, które okryły się złotem i diamentem, także no, mieliśmy, można powiedzieć, bardzo doborową obsadę i fantastyczny personel. No, my staraliśmy się każdemu elementowi gry poświęcić tyle samo uwagi i wlać w to tyle samo miłości, więc oczywiście wiadomo jest, że czasami, no bo to dochodzi wena do tego, entuzjazm, że pracy i tak dalej, więc zdarza się, że przy jednej rzeczy siedzi się dłużej czy krócej, ale nie ma to takiego przełożenia na to, czy to było trudne, czy nie i też czy więcej było z tym związanych wyzwań, dlatego że w momencie, kiedy już złamaliśmy kod, kiedy odkryliśmy tą naszą złotą recepturę, którą chcemy wykorzystać w Wiedźminie, to teraz trzeba było tylko, mówiąc kolokwialnie, tego nie spieprzyć po prostu i zrobić tak samo, tylko że jeszcze 6 godzin. Więc, no dobra, to jakiś ulubiony. No, mamy na przykład utwór, który, no, wybrałem ten utwór dlatego, że on się szczególnie ludziom w sieci podoba i to jest chyba jeden z najmocniejszych takich kandydatów do takich, powiedzmy, szlagierów. To jest numer z Serc Kamienia, czyli z pierwszego dodatku fabularnego do Wiedźmina 3. Konkretnie z, jeżeli pamiętacie, z questu ze skokiem na dom aukcyjny Barsodich. Utwór brzmi, no, raczej znajomo, myślę, dla ludzi. No, no, jeżeli chodzi o takie wyzwania produkcyjne i to, jak to wyglądało, to oczywiście jest to olbrzymia układanka, która ma miliardy pucli i trzeba w jakiś to porządek sensowny ogarnąć i jeszcze troszkę jakichś takich znamion sztuki temu nadać. Natomiast oczywiście najważniejsze elementy tego to jest rzecz jasna, to są rzecz jasna nagrania solowe, czyli rzeczony zespół Percival. No i to jest właśnie to, co mi chodziło, czyli właśnie ten brud, agresja, trochę pazura i to, co ma decydować o tym, że spotykamy, że czujemy się, że spotykamy śliskiego gościa, który jeszcze chce zrobić napad, z którym generalnie to niekoniecznie się lubimy, bo nie wiadomo, czy nam kosy pod żebro nie sprzeda na przykład zaraz, a całość ma być właśnie takim hajstowym, lekko takim, no nie chcę powiedzieć szpiegowskim, ale tajemniczym settingu. Utwory folkowe, to znaczy partie folkowe, to oczywiście jest jedna sprawa, ale jak widać, jest tutaj tego dużo, dużo, dużo więcej. Bardzo dużą rolę u nas odgrywa też puls i rytm jako taki, więc bardzo dużo uwagi też poświęcamy na to, żeby bębny, które aranżujemy, partie rytmiczne, które tworzymy, były, no, z jednej strony odpowiednio mocne, ale też sugestywne i też nadawały tej, powiedzmy, narracji, o którą nam chodzi. Więc na przykład... Czyli nawet w takich fragmentach, które, ponieważ nie ma tu melodii, więc można by powiedzieć, że nie ma tu też za bardzo treści, no bo głównie to melodia i harmonia w muzyce jest nośnikiem treści. Nawet w takich momentach staramy się, żeby te wszystkie nuty razem ze sobą złączone do kupy opowiadały jakąś historię i stworzyły w nas pewien stan emocjonalny, o który nam chodzi. Jeżeli sobie przewiniemy do kolejnej części tego utworu, czyli w momencie, moim chyba ulubionym fragmencie tego questa, kiedy mamy przedstawienie potencjalnych kandydatów do naszej załogi, czyli tam bierzemy albo elfkę, która potrafi się włamywać, albo krasnoluda, który jest piromanem i wyważy nam drzwi od skarbca, albo faceta Quinto, który jest oczywiście w stanie złamać każdy zamek. Wchodzimy do bardziej, powiedzmy, takiej mocniejszej wersji tego, co graliśmy, gdzie na przykład też słychać bardzo fajnie Roberta Jaworskiego z Żywiołaka, który w zasadzie nadaje sens i jest taką wisienką na torcie, jeżeli chodzi o tą część tego questa.
No i niesamowity jest. I no, facet jest wielki i też ma duszę takiego starego rockmana, więc pracowało nam się fantastycznie i też efekt tej pracy, te pojedyncze ścieżki nagrań, które my uzyskaliśmy z nagrań studyjnych, udało nam się przygotować w taki sposób, że mimo, że i Percival i Robert nagrywali w różnych okresach czasu i czasami nawet w różnych studiach nagrań, w momencie, kiedy złożyliśmy to razem do kupy i na przykład teraz mamy Kaśkę z Percivala, która gra na Kemencze i Roberta właśnie na fiddlach renesansowych, brzmi to dobrze razem i ma sens. Możemy do tego dodać kolejne warstwy utworu i zobaczyć, jak w tej chwili, jak w tym momencie narracja nam się całości zmieni. To tak moja praca właśnie wygląda, czyli najpierw wymyślamy, potem robimy jakieś wstępne próby, żeby ten pomysł z kartki przelać na jakiś zrąb utworu muzycznego, potem jedziemy do studia, nagrywamy, a potem bawię się w producenta i składam klocki Lego.